Zagłosowaliście i jestem. Drugi odcinek z Okiem Awizynosza jest właśnie w Krakowie, a za mną buduje się tramwaj kierunek Górka Natodowa. I o tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem Awizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Okiem Awizynosza. Dziś mamy drugi odcinek i zgodnie, tak jak powiedziałem, z Waszą ankietą, pojawiłem się w Krakowie, bo w tej serii pojawiam się w różnych częściach Polski i różne inwestycje nagrywam. Tym razem będziemy mieli cztery odcinki poświęcone Krakowie, a właściwie dwóm inwestycjom. Pierwsza z nich to jest tramwaj kierunek Górka Narodowa, która przewiduje budowę dwóch pętli tramwajowych, właściwie przebudowę jednej, no i budowę dosyć dużej ilości nowych przystanków tramwajowych. Bo jest ich tutaj co niemiara. 23 nowe perony tramwajowe, 5,5 km długości całej inwestycji, 600 miejsc postojowych w parkingach P plus R oraz, chyba warto podkreślić, cała inwestycja kosztuje ponad 0,5 miliarda złotych i jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Aby inwestycja była dofinansowana, musi się zakończyć w tym roku, a planowanie oddanie do użycia tej inwestycji to jest sierpień tego roku, aby na wakacje, znaczy po wakacjach już dla uczniów tramwaje mogły jeździć i dojeżdżać w te rejony. Natomiast zanim dojedziemy bezpośrednio do krańca tej inwestycji, a właściwie do miejsca, gdzie się łączy z aktualną infrastrukturą tramwajową, musimy do niej dojechać. Od Górki Narodowej, bo tam faktycznie zaczniemy odcinek. W tym miejscu jest obwodnica krakowska, o której też chcieliście, żebym nagrał filmy, także to jest zbyt rozległa inwestycja, więc tylko i wyłącznie w ten sposób mogę pokazać, że faktycznie tutaj powstaje, jest ten węzeł, no i cała inwestycja jest realizowana i ona też w międzyczasie, co do całej inwestycji w Krakowie, powstaje. Natomiast sama tramwajowa pętla Górka Narodowa jest dosyć daleko wyciągnięta do granic miasta. Co to oznacza? Oznacza to, że autobusy podmiejskie będą mogły w tym miejscu dojeżdżać, aby można było dojechać szybko stąd do centrum miasta. Przewidywany czas dojazdu to jest mniej więcej 20 minut do Śródmieścia stąd, czyli całkiem ładnie. W tym miejscu będzie właśnie pętla Górka Narodowa z wjazdem dla autobusów jako pętla, dla tramwajów jako również pętla, no i chyba najważniejsze P plus R dla samochodów, aby faktycznie osoby jadące na przykład obwodnicą mogły w tym miejscu przesiąść się bezpośrednio do tychże tramwajów czy autobusów w inne rejony. Przewidziane są tutaj trzy przystanki tramwajowe, czyli trzy tory odstawcze, a czyli trzy tory, gdzie tramwaje będą mogły zatrzymywać się, co oznacza, że najprawdopodobniej będą tutaj jeździć trzy linie tramwajowe w maksymalnym szczycie. Tutaj też trzeba podkreślić, że cała pętla się znajduje na skarpie, więc wszystko musiało być tutaj wyrównane w tym miejscu pod jeden główny element, a to jak będzie wyglądać P plus R wam nie powiem, bo w różnych wizualizacjach już widziałem, że będzie P plus R, czyli parking nad pętlą tramwajową i autobusową, a w różnych, że będzie obok, więc nie jestem w stanie wam tego powiedzieć. Z tego co ja widzę, to będzie to znajdowało się bezpośrednio nad pętlą autobusową. Natomiast stąd dalej tramwaje będą jechały bezpośrednio w wykopie. Czemu? Ponieważ w tym miejscu jest górka. A to oznacza, że tramwaje musiałyby się dosyć dużo wspinać. I o ile pojazdy kołowe nie mają z tym problemów, o tyle tramwaje, już tak, one nie są przewidziane do realizacji tak dużych wzniesień. W związku z tym w tym miejscu jest wyrównany teren, aby maksymalny kąt podjeżdżania tramwaju wynosił, z tego co pamiętam, 6%. Bo mniej więcej tyle jest maksymalny podjazd, jaki tramwaj w bezpiecznych warunkach może podjechać. A trzeba pamiętać, że tu nie chodzi tylko o warunki takie, jak mamy teraz, czyli całkiem ciepło, ale również o zimę, kiedy szyny są zmarznięte i można się po nich ślizgać. W związku z tym wszystko zostało tutaj wyrównane, aby tramwaje mogły jechać po w miarę równym poziomie i zjeżdżają poprzez kolejne przystanki na całej trasie do Śródmieścia. Przystanek Marczyńskiego, który w tym miejscu jest. Ogólnie wszystkie przystanki wyglądają tak samo, czyli przystanki krawędziowe po bokach torowiska tramwajowego, bez przystanków wyspowych, choć są takie realne do zrealizowania, ale na tej inwestycji nie są robione. No i ogólnie z pełnym systemem, jaki tutaj jest realizowany, czyli oczywiście udogodnienia i dostęp w pełni dla osób niepełnosprawnych. Jak widzicie, tak jak mówiłem wcześniej, ta trasa tramwajowa jest wyprofilowana, aby była idealnie do tramwajów i aby mogły tutaj jeździć też szybko do tramwaje. Bo to jest budowa szybkiego tramwaju miejskiego, dlatego w teorii stąd 20 minut dojedziemy już bezpośrednio do samego centrum miasta. W tym miejscu, jak widzimy, też powstał łącznik ulicowy, tutaj z tego co kojarzę po prawej stronie. On nie był uwzględniony w projekcie pierwotnie, ale został zrealizowany w związku z tym, aby to wszystko powstało w ramach jednej inwestycji, a nie czekać na dewelopera, który to miał tutaj realizować. Dalej mamy bezpośrednio ciekawy obiekt, a mianowicie przejazd bezpośrednio pod linią kolejową. Tak, w tym miejscu powstał wiadukt kolejowy nad linią tramwajową
I ogólnie wzdłuż całej trasy też powstają ścieżki dowodowe. I tutaj właśnie takie miejsce zostało pozostawione. Po prawej stronie będzie droga dowodowa i chodnik. I na większości trasy tak to będzie wyglądać. Tutaj też przy okazji warto podkreślić, że to nie jest tak, że linia kolejowa w tym miejscu dwutorowa, która jest została wyłączona z użytkowania w związku z budową tej inwestycji tylko i wyłącznie, ale również jeszcze kawałek dalej, bezpośrednio nad aleją 29 listopada, też trwają prace i też tam właśnie nie ma wiaduktu kolejowego, tam w ogóle go nie ma w tym momencie, tu już powstał i w teorii to można byłoby zamontować, więc to jest realizowane podwójnie, w sensie w dwóch miejscach jest wyłączona ta inwestycja, aby niepotrzebnie nie zamykać podwójnie tej trasy. Bardzo ładnie, bardzo dobrze, że udało się tak to dogadać i zrealizować, żeby jednocześnie to wszystko było wyłączone. Oczywiście cały plac budowy, jak widzicie, ja nagrywałem w niedzielę, więc nie ma tu żadnych prac budowlanych i w związku z tym mieszkańcy okolicy, których spotkałem, faktycznie tutaj rozmawiałem z niektórymi, chodzą i spacerują po całym placu budowy, czy jeżdżą na rowerach, czy chodzą sobie z wózkami po torach, no różne opcje, tak? Ja też nie będę ukrywać, że dzięki temu byłem w stanie tą inwestycję zwiedzić trochę szybciej, ponieważ ja przyjechałem do Krakowa tylko na jeden dzień i właściwie na maks na 9 godzin, to miałem mało czasu, aby nagrać te wszystkie inwestycje, które miałem okazję tutaj nagrać. A to są łącznie, jest 5 filmów, z czego jeden to jest krakowska średnica 2050, ale o nim później. Natomiast tutaj, jak widzimy, mamy zakręt bezpośrednio do przystanku Bociana, który się znajduje. Jest on bezpośrednio, patrząc od tej strony po lewej stronie ulicy, a patrząc bezpośrednio, jeżeli chodzi o kierunki geograficzne, to przystanek jest po południowej stronie ulicy. Też tutaj torowisko tramwajowe znajduje się cały czas z boku całej ulicy i ogólnie przez całą inwestycję, przez całą trasę tramwaju nie mamy tej zrealizowanej inwestycji tramwajowej, także jest po środku drogi. Ona jest zawsze gdzieś z boku, z jednej lub z drugiej strony. I w różnych miejscach też ta inwestycja będzie oczywiście miała elementy wspólnego torowiska dla autobusów i tramwajów, aby można było to jak najbardziej połączyć w jedną całość i wszystko zniwelizować, żeby było po prostu w jednym miejscu. Tu mamy jeden z przejazdów, który aktualnie jest budowany tramwajowy i trochę ogranicza ruch w tym miejscu, ponieważ tutaj mamy taki problem, mianowicie ruch wahadłowy. No ile w weekend, jak widzimy, no i robią się malutkie korki i malutki ruch, o tyle domyślam się, jak to wygląda w tygodniu. No na pewno to nie wygląda aż tak dobrze jak dzisiaj, jak na tym nagraniu. Ale tak, faktycznie tutaj nie widzimy jeszcze, w sensie nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy ten przejazd zostanie oddany do użytku. Widzę, że jeszcze nie jest wszystko wyasfaltowane i nie ma jeszcze wszystkich tamężników nawet na tej trasie, więc jeszcze chwilę poczekamy tutaj, aby faktycznie ruch samochodów ponownie wrócił do ruchu dwukierunkowego. Więc jeszcze chwilę trzeba przecierpieć, ale spokojnie, przy okazji powstał już właściwie nowy przystanek tramwajowy Sienna Wiadukt, który w tym miejscu się znajduje, wiadukt widać kolejowy i też całkiem duże skrzyżowanie tu powstało. Oczywiście wszystkie przystanki tramwajowe, jeśli w okolicy mają jakieś linie autobusowe, mają przewidziane pełen zestaw przystanków autobusowych i z miejscami również na wiaty. Przy okazji widzimy też tutaj, że po lewej stronie torowiska tramwajowego powstał chodnik, aby można było na spokojnie się przemieszczać po tej okolicy. Też co na minus trzeba tutaj powiedzieć chyba w tym miejscu, ja tu zbytnio nie widzę miejsca na drogę dowodową przy tym miejscu, więc ona gdzieś tam w międzyczasie jest pod wiaduktem kolejowym, ale tutaj już zniknęła, jej nie ma. Odpowiadając na wasze pytania, czasami z komentarzy, czy ja w ogóle piję w trakcie tych komentarzy, to właśnie się napiłem, żeby nie było, że cały czas nawijam jak z karabinu i właściwie bez żadnego zadania przerwy. Już teraz zrobiłem taki odcinek godzinny na temat linii metra w Warszawie i nie będę tego powtarzać. Natomiast dobrze, przekręciliśmy się i zobaczmy sobie, jak wygląda nowe torowisko tramwajowe na tej trasie. Długość całego torowiska tramwajowego to jest 5,5 km, znaczy ogólnie cała długość tej inwestycji, co oznacza, że to jest całkiem długi nowy odcinek tramwajowy. Podobno jest to największa inwestycja tego typu w Krakowie, w tej części miasta i muszę przyznać, że faktycznie nic podobnego nie widziałem na mapie, jak sobie się przyglądałem i zastanawiałem, jaką inwestycję nagrać. A przystanków jest tutaj całkiem też dużo, ale są w miarę rozsądnie odstawione od siebie, tak żeby mieszkańcy mogli do nich dojść jeszcze bez jakichś większych utrudnień, jeżeli chodzi o czas, ale żeby tramwaj też mógł się rozpędzić pomiędzy tymi odcinkami. Też widzimy, że przez to, że torowisko jest w różnych miejscach, są zrobione kładki nad torowiskiem tramwajowym, aby mieszkańcy mogli na spokojnie przechodzić nad torowiskiem, a nie po torowisku, bo o wiele to jest wygodniejsze, jak na przykład się chodzi tutaj z wózkami dla dzieci, czy ewentualnie z rowerami, a takich dużo osób widziałem. Tutaj sieci trakcyjne nie mam jeszcze zamontowanej, ale słupy już są i nawet są już bezpośrednio ze wszystkimi elementami do montowania sieci, ale wątpię, żeby to się stało w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę, że ten odcinek tramwajowy jest całkowicie odcięty w związku z budową wiaduktu, który się tutaj dalej znajduje bezpośrednio, znaczy wiaduktem.
No tak, wiaduktom i tunelu przy ulicy Opolskiej. Tam jeszcze trwają prace i za chwilę do niego dojdziemy, a zanim to taki ładny horyzont, żebyśmy mogli dokładnie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. W teorii poziom zaawansowania prac w tym miejscu aktualnie na styczeń tego roku to było 70%. Jak powiedziałem wcześniej, oddanie do użytku to sierpień. Natomiast całkowite zakończenie wszystkich prac przy tej inwestycji to jest bezpośrednio koniec tego roku, bo do tego momentu jest odgórnie nałożone, że dofinansowanie Unii Europejskiej obowiązuje. To się inaczej, jeżeli ta inwestycja zakończy się po tym roku, to inwestycja nie będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, a chyba tego nikt by nie chciał, dlatego będą wszyscy na siłę, na szybko, nawet jeżeli będzie problem, zrealizować tą inwestycję. Podobnie jest w całej Polsce, bo takie same zasady są w całej Polsce przy wszystkich inwestycjach i nie będę ukrywać, że czasami to jest problematyczne. Ale w ramach ciekawostek jeszcze w tym miejscu mogę powiedzieć, że pomijając montaż kanałów akustycznych w różnych miejscach, jak to widzimy, to cała inwestycja jest realizowana w formule projektuj i buduj, czyli ten sam wykonawca realizował projekt, a później pozyskiwał wszystkie pozwolenia i buduje go teraz. Została podpisana ta umowa w 2017 roku, a realizacja robót rozpoczęła się w 2020 roku i z tego, co ja tutaj wyczytałem na stronie Krakowa, to całkiem szybko niektóre prace zostały realizowane w przeciągu na przykład niektórych 6 miesięcy czy 2 miesięcy właśnie jeden łącznik drogowy, co oznacza, że nie jest tutaj tak źle. Przy okazji w tym miejscu jest nowa kładka bezpośrednio inwestycją tramwajową i drogową, aby nie było niepotrzebnych dodatkowych skrzyżowań w poziomie szyn i drogi. Oczywiście to jest minus, jeżeli chodzi o pieszych, bo muszę się trochę więcej nachodzić, no ale plus dla wszystkich pozostałych osób tutaj, że nie będzie dodatkowych sygnalizacji świetnych w tymże miejscu. Nie ma też wind, więc nie ma co się psuć, jak ja to mówię w moich filmach. No i tutaj ten przystanek tramwajowy na spokojnie będzie w tym miejscu zrealizowany. Przy okazji widzimy po lewej stronie ekran akustyczny obok bloków, żeby była cisza mimo wszystko, trochę większa. No i tutaj mamy bezpośrednio tunel właśnie, o którym powiedziałem przed chwilą. Ten tunel jest ważną inwestycją, bo dzięki temu przejazd bezpośrednio pod rondem, który powstaje na górze, będzie po prostu bezkolizyjny dla ulicy Opolskiej. Na górze będzie pełen węzeł, pełen przejazd też dla ulicy, która powstaje tam dalej. Jest to ulica generała Stanisława Sosopłowskiego, trasa Wolęborska i ona jest realizowana oddzielnie od tej całej inwestycji, tam dalej to będzie powstawać. Też przy okazji tutaj jest ta kładka tramwajowa, którą wam chciałem pokazać, więc powtórzmy ją sobie raz jeszcze. Bo tutaj możecie zobaczyć po lewej stronie, że jest ich dosyć dużo tych zejść z tej kładki. Czemu są tutaj podwójne zejścia z kładki obok siebie? Ponieważ tam jest przewidziany w przyszłości tramwaj. Przystanek tramwajowy, który w tym miejscu będzie realizowany, bo tu jest cała trasa tramwajowa na Azory, ona będzie realizowana później i fragment tej trasy tramwajowej już mamy zrealizowany, w sensie wyjazd z tej całej inwestycji, którą tutaj widzimy, jest już zrobione, są rozjazdy w kierunku tej trasy tramwajowej. Tu przy okazji na tym całym węźle nie są przewidziane przez żadne przystanki tramwajowe, tramwaj po prostu przez to całą inwestycję w tym miejscu przez cały, nad całym tunelem będzie przejeżdżać bez żadnego zatrzymywania. W tym miejscu widzimy ponownie drogę dowodową, która się już pojawiła i całą nową pętlę, która w tym miejscu powstała, bo to coś, czego chyba nie powiedziałem wcześniej, ale mianowicie ta pętla tramwajowa całkowicie się zmieniła. Nie do poznania właściwie w stosunku do tego, jak wyglądała wcześniej, bo tutaj pętla na Krowodożej Górze, od razu powiem, jeśli źle powiedziałem tę nazwę, to miałem problem przy jej wymawianiu już parę razy, więc przepraszam. Ale co warto podkreślić, to ta pętla wyglądała zupełnie inaczej. Wcześniej mieliśmy tutaj trzy tory z przystankami i jeden tor odstawczy dla tramwajów dwukierunkowych. Teraz jest to zupełnie inaczej, mamy dwa tory z przystankami dla tramwajów i jeszcze wcześniej dwa tory, więc w teorii maksymalnie trzy linie tramwajowe tu mogą się zmieścić, ale de facto raczej będą jeździć tutaj dwie linie tramwajowe bądź w kursach skróconych na całej relacji, bo większość tramwajów będzie jechać pewnie dalej, a tutaj jest ta odnoga, o której właśnie powiedziałem, że tutaj już rozjazdy są przygotowane, by w przyszłości na Azory tramwaje mogły stąd dalej bezpośrednio pojechać. Też co warto podkreślić, właśnie z tej trasy na Azory tramwaje będą mogły również pojechać w tą stronę bezpośrednio w dwóch kierunkach. I w kierunku Śródmieścia, i w kierunku nowej trasy do Górki Narodowej, więc to jest duża zaleta, że to jest realizowane w jedną i w drugą stronę. No i tu widzimy też, że zielone torowisko jest zainstalowane na całej tej inwestycji. Tramwaje do tego miejsca już jeżdżą od poprzedniego roku mniej więcej. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą całą inwestycję. Tu mamy jeden z odcinków, gdzie faktycznie jest wspólne torowisko tramwajowe i dla autobusów.
aby można było jeździć po prostu jednej jezdni w jednym miejscu, wszystkie pojazdy się połączyły. Wszystko w jednym miejscu, że tak to powiem. No i tak wygląda mniej więcej ta cała inwestycja. Z tej inwestycji skorzysta 18 tysięcy mieszkańców tej okolicy, biorąc pod uwagę zarejestrowane osoby w tym miejscu. Więc bym powiedział, że całkiem dużo, bo jeszcze gminy podkrakowskie skorzystają z tej inwestycji. A teraz informacja jeszcze ode mnie, tak na przyszłość. A gdzie się pojawię z kolejnym filmem Okiem Awizynosza? No przed wami jeszcze jeden film z Krakowa, ale kolejny będzie z innego miasta. Gdzie? To wy zdecydujecie. Napiszcie mi w komentarzach wasze propozycje miast, gdzie mógłbym pojechać. Wybieram 4 najciekawsze i będziecie mogli na nie zagłosować na karcie społeczności. Wtedy wybierzemy z ankiety, czy właściwie wy wybierzecie, i tam się pojawię w kwietniu z kolejnym filmem Okiem Awizynosza. Piszcie w komentarzach, a ja idę dalej zwiedzać ten tramwaj, koleje i inne inwestycje, które tutaj nagrywam dzisiaj w Krakowie. Tak, dokładnie. Ja sobie zwiedzałem tę inwestycję jako pierwszą i na koniec wam pokażę jeszcze parę ujęć bezpośrednio. Czekam na wasze komentarze, gdzie mam się pojawić z kolejnym odcinkiem. Doskonale wiem, że miast jest co niemiara w Polsce, które chciałyby, żebym realizował te inwestycje w postaci tych filmów, które po prostu pokazuję tych inwestycji. Natomiast, no zobaczymy. Zobaczymy, co wygra. Najpierw dajcie mi znać, jakie miasta mogę zobaczyć. Ja wybrę 4 najciekawsze lokalizacje i się nimi zajmę. A tak na koniec tylko jeszcze powiem, że całkiem ta inwestycja mi się podoba. Rozmach i to, że jest realizowana w tak zurbanizowanym miejscu i z przyszłością i dojazdem dla gmin spoza oraz budową jednocześnie parkingów P plus R jest według mnie całkowicie na plus. I z myśleniem na przyszłość również o innych inwestycjach tramwajowych. Tego w Warszawie brakuje, jeżeli chodzi o budowę rozjazdu w różnych miejscach. Ale to jeszcze chwilę poczekamy. A do tego czasu to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Przed nami jeszcze film przelot bezpośrednio tą inwestycją, przelot nad trasą łagiewnicką, film o trasie łagiewnickiej i film na temat krakowskiej średnicy 2050, z tym, że on trochę jest przeze mnie ucięty, bo miałem problemy z lataniem dronem już bezpośrednio techniczne, ale na szczęście udało się wszystko zrealizować i dalej nagrywam to, co mogę nagrywać. Więc do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. A i pytanie do was, bezpośrednio osób z Krakowa i osób, które korzystają z tych inwestycji. Co wam się najbardziej podoba i nie podoba w tej inwestycji i w moim filmie? Bo jestem przekonany, że na pewno jakieś fopa musiałem tu jak zawsze popełnić. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!